Agent 450 dostaniesz, no i chuj. Dobra, tak więc Rabiot na pewno nie. Dobra, tak więc wejdziemy sobie teraz w Hiszpanię. U21, tak jak mówiliście. Kto tu jest na środku? Jest Sergi Samper z Barcelony. Dobra. Co to tyle? Nie, jest jeszcze Francisco Jesus. Dobra. No i mamy jeszcze tutaj Juana Carlosa, no ale to są już sami Newgeni. No ale spoko. Castillo. Zobaczmy jeszcze, czy może tutaj ktoś do lat 20. O, jest Sevilli, Manu Cordero. Dobra. Dalej do lat 19. Palacios. Espinoza. Fajne nazwisko Espinoza, nie? Andrade. Kurde, ubolewam nad tym, że jeszcze nie mam kamerki tutaj, ale już za niedługo będziemy grać na Playu, tak więc tam już kamerka będzie normalnie, bo naprawdę fajnie i lepiej się to ogląda, jak jest kamerka, naprawdę w chuj lepiej. I dobra, zobaczmy jeszcze tutaj Under 23, ale tu chyba nie ma nikogo, chociaż Celty, Federico zawieszony. To ofensywny, to nie. No to nie ma, dobra, tyle, tak więc spoko, zobaczmy, kontynuujmy, bo nawet sporo zawodników tutaj zaczęliśmy skautować. Boltuis, aha, ten lewy obrońca, no w sumie teraz bym chyba miał siano na niego, nie? Spróbujmy zaproponować mu kontrakt, proszę bardzo. Ej, bierzemy go. Bo jest zajebistym lewym obrońcą, nie? Normalnie, biorę go jak chuj. A tylko 16 tysięcy w sumie by chciał zarabiać. Ale myślę, że zejdziemy do gdzieś 12 tysięcy. To to tam chuj. Klauzula procentu kwoty od sprzedaży 15% i reprezentacja 20,5 tysiąca. No spoko, premia za występ, dobra. Spróbujmy 15,5. To damy ci 12,500. Tutaj po 200 tysięcy. Dla agenta tyle samo. Spróbujmy. Kurwa, mać. Dobra, 13 tysięcy. Chuj, będę się targował, kurwa. Dalej, paczko, gnoja, no. Ile? 13 mu dawaliśmy. Dobra, 13, 250. A tutaj 210, 205. Jest, kurwa, jest, dobrze. I Bultuis może będzie już naszym zawodnikiem. Dobrze. A zobaczmy właśnie jeszcze tutaj, bo przecież lista życzeń, ja tu kogoś mam. Na bank ktoś się Wieteska. Ale to on chyba na pomocy nie bardzo, nie, chuj tam z nim. Co jest z tą myszką, kurwa? Jest właśnie Rabiot, ale to nie przejdzie. Ten Diaz, ale on jest wart w chuj. Dużo za dużo chyba. Ale zobaczmy sobie, przeskautujmy ten Kurro. To nie, i tutaj chyba nikogo już więcej nie ma. Formella w sumie. Ale to nie jest środkowy pomocnik. Dobra, tyle, kontynuujmy. Co tutaj się jeszcze dzieje? Espinosa. O, Jarosze. Dobra, już ich sprawdzam, bo właśnie ty zajebistych mi tutaj. Zjebało się audio coś. Co ty gadasz? Dobra, tyle, kontynuujmy. Co tutaj się jeszcze dzieje? Nie, audio się nie zjebało. Ale bo ja tak mikrofon tutaj odchylam od ryja, bo jem, nie? To już kończę w sumie. Dobra, ojebane. Siema Fifacz. Byłeś w nocy, nie? Na live'ie. No, wyspany, stary, ogólnie.
Ani nie mam kaca, nic, normalnie, zajebiście się czuję. Dobra, chrzano jeszcze Espinosę mi tutaj dałeś. No zobaczmy. Dobra, Baker nie byłby w najmniejszym stopniu. Ten troszeczkę za drogi i nie wiem, czy tyle chcę płacić za niego, ale zobaczmy. Nie, na pewno nie. Molina, właśnie Molina, ale to jest 3,5 gwiazdki, a jak mówiłem, my szukamy 4 minimalnie. No ale dobry. Samper, kurwa, zajebisty, ale on nie byłby w ogóle zainteresowany. Czy on gra tam w Barcelonie? No coś tam gra. Dobra. Ten Jesus byłby zainteresowany, ale Rayo bardzo mało prawdopodobne, żeby go sprzedali. No na pewno to jest przyszła gwiazda. No już to widać. No to spróbujmy złożyć ofertę 625 tysięcy. Teraz te, czyli tyle, ile jest wart, a w lat 4 spróbujmy im dać powiedzmy 5 milionów. Negocjacje. Teraz 1,5 miliona by chcieli, a 4. Co ty gadasz? Ty, to jest do wzięcia ten Jesus. I myślę, że nie chciałby dużo zarabiać nawet. Tak więc spróbujmy dać im teraz. Ile my dawaliśmy? 625, no to 900 tysięcy. I 4,5 miliona. Kurwa. Jeszcze więcej podnieśli. Dobra, milion teraz i 5 milionów. Kurwa, mać. Teraz chcą siano, nie? Teraz więcej siana. No dobra, to 5,5 miliona. No chuj, niech stracę. Kurwa, już 1,7. Patrzcie, coraz więcej chcą. Dobra, to się na razie wstrzymamy z tym Jezusem. I Juan Carlos byłby również zainteresowany. No właśnie, ale to bardziej ofensywny jest zawodnik. No i w sumie nie. No dobra, dobra. Domen Krngoj, czy coś podobnego. Okej, Daniele Kuj, już patrzę. Cristito? Nie, chyba nie. Dobra, chyba go nie mam. Okej. No i dobra, Jarosze, już patrzymy. Razvan Popa, zobaczmy sobie. Dobra. Dalej. Joe Morel. Borel. Tak czy nie? Chuj, niech będzie ten Borel. Dalej. Albert Miravent. Zobaczmy sobie go. Nie mam. Nie mam Miraventa. Czy coś tutaj może jest inaczej? Zobaczmy Albert Mira. Da. To raczej nie on. Dobra, to tamtego nie mam. Antonio Cotan. Zobaczmy. Cotan. Sevilli, kolejny zawodnik. Dobra, spoko. Jordan Rossiter. Zobaczmy. Dobra, tu defensywny z Liverpoolu. Milion. A dobra, zobaczmy. Następny. Yuri Gagarin. Tielemans, no to już patrzyłem. To nie. Lionel Nguene. Nguyen'e to jest również Barcelona, ale bardzo. A, już przechodzi gdzieś tam. No to chuj, w sumie go straciliśmy. I Pablo Perez. Dobra. Kurwa. Zobaczmy. Pablo Perez. Który to teraz będzie? O, chyba ten ze Sportingu, ale zobaczmy więcej. O, tutaj też, ale starszy. No to raczej nie. I jeszcze jeden to. Dobra, tyle. Tak więc kontynuujmy. Co tutaj jeszcze jest? Jak tam Arak leci? No, zaraz zobaczymy. Łukasik Furman. No, w sumie można ich zobaczyć. O kurwa. No, pojebało ich chyba. Nie ma szans. Tyle na bank nie jestem w stanie dać. Tak więc zobaczmy tego. Kurwa, znowu mi się tu klikło, no.
Chyba od tego picia wczoraj. Dobra, Łukasik. Chociaż on chyba za słaby jest ten Łukasik. Defensywny właśnie pomocnik. Nie, Łukasik lipa jak chuj. Ale Furman. Furman jak najbardziej. Dominik. O kurwa, już 6 milionów jest wart. Proszę bardzo, no to tyle to nie mam na pewno. Warzebach Sakor. Zobaczmy tego Sakora. No dobra, niech będzie. Ok, tak więc na razie kontynuujmy. Myślę, że wystarczy tych pomocników. Co chwila się przycisza i podgłasza. No dlatego, bo ja tutaj bujałem tym mikrofonem, bo jadłem, nie? Ale już zjadłem, tak więc spokojnie. O kurwa, będę sporo pił, bo jak się ma kaca, to się właśnie fuj pije. Nie patrz na perspektywicznych, bo za miesiąc FM15 wychodzi. No w sumie racja, chrzano. W sumie nawet za 2 tygodnie będziemy grać, bo się kupi w preorderze. Ale ja kupię dopiero po wypłacie. Ten Bultuis gra w Lechu, ok. Aleksander Gorgon. Nugenów w Brazylii. No nie, z Brazylii nie będziemy nikogo. Siema, siema. Kiedy nowy odcinek? No dobra. Okej, ten Castillo tutaj, kurde, bardzo perspektywiczny zawodnik, no ale w sumie nie patrzymy na perspektywicznych. Teraz na dobrych. To są wszystko ci z Hiszpanii, ale lipa. A treningu nie mam ustawionego na bank, ja pierdolę. Okej, ustalmy trening. Czyli defensywa, panowanie nad piłką i to jak najszybciej. Dobra, niech będzie tutaj defensywa. No i już nie już za 2,5 tygodnia, mniej więcej 2-3 tygodnie wracamy i będzie pierwszy mecz po powrocie z Zagłębiem, a następnie tam niedługo będzie Barcelona i Liga Mistrzów. A tutaj co miało być? Panowanie nad piłką, czy co to kurwa miało być? Nie pamiętam. Tak, panowanie nad piłką. Dobra, jedziemy dalej. Co tutaj jeszcze? Aha, ten Aleksander Gorgon. Dobra, już go zobaczmy. Jakiś pomysł, kim zagramy? No ja zagram ten Pentagon Challenge, no to chuj wie, jak to wyjdzie. Istvan Nagy. Nie, Nagich to my nie potrzebujemy. Popa. Chuj słaby, Borel. Nie, Kotan mógłby być zainteresowany, ale Sevilla raczej go nie sprzeda. Dobra, na Rossiter byłby zainteresowany, ale nie. Perez również nie. Kurwa, to nikogo nie sprowadza do tego klubu i chuj. Aha, bo tego Gorgana nie ma. Gorgon. No chuj, zobaczymy. Aleksander Gor. Horn. I Gary Neville, kim on teraz jest? Trenerem w Anglii, dobra, spoko. Okej, no to w sumie. Jak ziomek co wczoraj był? Trzyma się Mariusz? No chyba się trzyma, ale padł tam szybko po live'ie. Ja tam jeszcze sobie w Mordor pograłem, ale nie bójcie się na save'ie oddzielnym, nie na tym, którym nagrywamy. Czyli nawet nie spałem, kurwa, do. Gdzieś piątej, piąta, szósta położyłem się spać dopiero i wstałem już o 9:00. Bez kaca, nic świeżutki, nie wiem jak mi się to udało, a taki najebany kładłem się spać, tak więc naprawdę nie wiem jak mi się to udało. Okej, pasowałoby w sumie tego pomocnika do klubu sprowadzić. Tylko kogo, kurwa? No, ale to już są za drodzy zawodnicy. No to chuj, trzeba będzie chyba wypożyczać, no bo ja nie wiem, no niepotrzebnie w sumie tego Barbusa sprzedaliśmy i Nowaka, no ale chuj, no teraz trzeba jakoś z tego wybrnąć. Dobra, tutaj po rekomendacji ich posortujmy. No i tak, no w sumie Hricow jest tutaj najzajebistszym, ale oni też bardzo dużo za niego chcą. Ten Rossiter, ale on kontuzjowany, 5 tygodni, 2 miesiące. To nie.
Rabiot, dobra, ten Jesus, właśnie, właśnie Jesus. No dobra, okej, to złożymy ofertę za tego Jesusa. On w sumie i w tym momencie jest całkiem dobry, tak więc spoko. No to dobra, myślę, że mogę w sumie dać teraz te 1,5 miliona i w 4 lata, ile tam było? 4,5 chyba, nie? 4,5 bańki. Dobra, złóż ofertę. Za tego Jesusa Labiat, no to jest 3, no kurde, 4 miliony. Szkoda, że tak dużo, bo bym go łyknął. No to dobra, rozpoczynamy od 4 gwiazdek, czyli Andrade. Chociaż jest tutaj właśnie bez kontraktu ten Nuri Sahin, kurwa. A może Sahina pierdolniemy? Ale raczej się nie zgodzi za takie wynagrodzenie, nie? 21 tysięcy. O, nie chcę, nie chcę. Czy ktoś tutaj jeszcze jest poza kontraktem? Ale to już słabiutcy są. Tutaj ten capece cały. O, nie. Dobra, Andrade. Okej. Okay. Svensson. No kurwa. Ej. Nie ma lipy u Svenssona, co? Co on tutaj ma? Technika bardzo dobra, no podania, gra z pierwszej piłki. Pracowitość, przewidywanie, współpraca, waleczność, ustawianie się, koncentracja, kreatywność, gra bez piłki, determinacja, agresja, decyzje. No w sumie kurwa, nie jest najgorszy Svensson. Ale zobaczmy dalej. Arslan, ale to zbyt drogi będzie. Markus, 2 miliony, ale młody i pewnie dużo będą chcieli za niego. Cordero. No nie. Larnell Cole, ej, Larnell Cole, co ty? No to może Cole'a weźmiemy, bo on jest chyba legendą w naszym zespole. Zobaczmy jeszcze raz jego raport. Dobra, Christian Vida. Milion jest wart, no i całkiem dobry. Chociaż on właśnie, no widać, że na takiego bardziej defensywnego on się nadaje, to nie. Ten właśnie McEachran. Ale nie, na pewno nie. Labiat, Moretti. No to chuj, spróbujmy w takim razie. Aha, Cola albo Svenssona. Svensson dobry. Ile oni chcą za niego? Też sobie spróbujmy raport skauta. No dobra, okej, okay. Myślę, że na razie tyle styka. Co tam się dzieje w komentarzach? Dorie, obrońcę środkowego. No dobra, już zobaczę. Chrapka, sprawdź. Dawidowicza, zobacz. No przecież mam Dawidowicza, ej. No, Jarosze zajebiście zapieprza. Dobra, już Dorie chcecie zobaczyć, już pokażę. Co tutaj się dzieje? Okej, okay, zobaczę może najpierw. I Sakor, ale to no. No, z Juventusu. Jasne, że byłby zainteresowany. No zobaczmy, jak on się spisuje jako pomocnik środkowy. Kurde, dosyć słabo, to nie. Cole, no też teraz to są bardzo kiepskie umiejętności w tym momencie. To więc raczej nie. No a ten Svensson to właśnie dobra, Svensson. Bo jest tani, a jest kurwa dobry. Tak więc za Svenssona damy ile tam? 300 tysięcy był wart chyba. Spróbujmy. Nie jest do zaakceptowania 300 tysięcy, proszę bardzo. I pięknie, będzie dobry pomocnik. Okej, okay, kontynuujmy. Ale co tutaj się jeszcze dzieje? Aha, Doria, już pokazuje, już. Tylko ładnie nam się zrenderuje. Dobra, co tu się jeszcze dzieje? Fabio, bramkarz. No ale Brazylijczyk, nie. Dobra, to Doria, tak? Zobaczmy. 23 lata, już w Barcelonie ściągnięty z Bayernu, proszę bardzo. To najpierw Barcelona go kupiła za 13,5 miliona, sprzedali go do Bayernu za 19,5 i następnie kupili z powrotem za 29. Deal jak chuj. I oferta zaakceptowana za Jesusa i proszę bardzo, rotacja to jest
Nie, no to będzie zajebisty piłkarz ten Jesus, naprawdę kozaczek i nie chce dużo zarabiać, opłata dla agenta troszeczkę może być mniejsza, 150 tysięcy nawet. Patrz, jebany. Dobra, 210, okej, chce, spoko, tak, więc dobra, Jesus pewnie przejdzie i ten Svensson, tak, więc myślę, że będzie dobrze, okej, z Leipzigiem zagramy może na grę w obronie i chuj. Dobra, co tam dalej, Hrabka, okej. Oferta tutaj też zaakceptowana. Za Svenssona, no to Svensson będziesz na pewno pierwszy zespół. Długość kontraktu, ile on ma lat, bo w sumie stary już. Nie, 24. Czyli na w chuj długo. Płaca, ile ty teraz zarabiasz? 6,5 tysiąca. No to będziesz zarabiał troszkę więcej. 8. Premie za lojalność 0, no to 0. I agent, no to dostaniesz 100 tysięcy. Chuj. O kurwa, 22,5 tysiąca chciałby zarabiać. Proszę bardzo, jaki awans. I agent by chciał też w chuj. Spróbujmy tyle. No a płaca się nie zgadzam. To tutaj 14 tysięcy. 14 tysięcy to jest max. Nie, 14 tysięcy. Tutaj też dużo mniej. Dobra, premia za występ. No niech będzie największa, nie ma problemu. Premia blankowa. Tutaj dobra, roczna podwyżka wynagrodzenia 10%, czyli. O, 1400 to spoko. Dobra. I agent ile chce? No chyba ci pojebało, stary. Dobra, te 225. Jest, jest, dobra, Svensson też już jest, czyli dobra, pomocnicy będą w klubie. Czyli, aha, teraz chrapek, okej, już go zobaczę. Dobra, tak więc teraz muszę być na bieżąco z waszymi komentarzami, tak więc zaraz, jeszcze tutaj spotkanie, ale to zaraz zrobimy. Dobra, chrapek. Mam nadzieję, że jest jeden chrapek, a jednak nie, ale to Michał? Chyba Michał, no. 2,5 miliona z Parmy, ale słaby. 1,6 mln za niego zapłacili. Słabo, słabo ogólnie się spisuje. Dobra. Dawidowicz, no to Dawidowicza mam i tutaj jeszcze. Mats Daehli. Kolejna porcja od Jarosze. A on już tutaj przechodzi do Wolfsburga, no to nie damy rady, ach, zajebisty. Zajebisty, dalej, Lucas Villaruel. Jest, myślałem, że go nie będzie. 3,5 miliona, Cruzeiro, no nie mamy siana, nie mamy siana na takich zawodników, tak więc go już sobie odpuszczam. Paul Anton, ale chuj, można go przeskautować zawsze, nie? Na później będzie, na kiedyś tam. Dobra, Paul Anton. Nie mam chyba takiego zawodnika. Zobaczmy tych, których znalazło. Paul Antonio, to nie, 15-letni. Tutaj jeszcze jest, ale dobra, nie ma tego Paula Antona. I Stefan Johansen. Ok. O, nie mam go, chuj. No dobra. To tyle. Siemano Piusy, siema Oren. Zawodników szefa scoutingu sprawdź. Nie wiem o co kaman, kurwa. Jak po live? No spoko, spoko. Balantę też mam pokazać. Spoko. Już pokazujemy. Balanta. Czyli ten, gdzie gra w PSG. Proszę bardzo. No on tutaj chyba się za bardzo nie rozwija, bo on i tak jest po prostu od początku, czyli on tutaj nawet nie musi się rozwijać. No i ale tak wygląda. Dobra, zobaczmy co teraz. Aha, bo mamy to spotkanie ze sztabem. By nie trzymał się ciągle lewej strony boiska, jak Jagiełło. No ale w sumie mu to wychodzi, zajebiście gra, tak grając, tak więc nie będę mu nic przestał, żeby przestał tak robić. Kadu by unikał grać słabszą nogą. Spoko, Gancarczyk, o, Krzesik. W rotacji Tuomstra jest używany? No kurwa, dobry jest, no nie wiem. Dobra. Dalej, Murawski. Niepotrzebny, a to utalentowany junior. Chuj mu w dupę. Lanzafame byłby zajebisty dla Szczyrby, ale nie sądzę. Jedziemy dalej. Co tutaj jeszcze? Ciechanowski,
Odrzuca Moreno, spotkanie ze sztabem, spoko. Okej, jedziemy dalej. Ej, a co z tym lewym obrońcą? On jeszcze tutaj się nie zdecydował, czy co? Bo on tam chyba kilka ofert dostał, nie? Jesus jest gotowy do podpisania kontraktu, tak więc nasz budżet zostanie zmniejszony o 2 miliony 300, a tamten tylko za 300 tysięcy przychodzi, tak więc spokojnie damy radę na bank. Siemanko, Wernik z Diablo 3 dzisiaj nie będzie. No w sumie tylko tych pomocników, ale w sumie już znalazłem, tak więc już chyba nie szukam żadnych zawodników. Diablo dzisiaj nie będzie z tego względu, ponieważ chciałbym właśnie na live'ie jeszcze pokazać Wam nowe NBA, ten Drive Club, tak więc sobie pogramy na Play'u po tym Football Managerze. Może tam w Mordor chwilę pogramy, zobaczymy. Ach, bo to jest ostatnie dni tutaj stycznia, czyli to się będzie chwileczkę robiło. Zaraz zobaczymy tego Bamboka. No dobra, dobra. Kurwa, dalej się tutaj renderuje. No chuj by to strzelił. Drive Club się. No właśnie, kurwa, no wczoraj najebany kupiłem, troszeczkę żałuję, no ale chuj. Kupiłem i teraz nie mam wyjścia, bo kupiłem w sumie bezpośrednio przez Play'a, nie? Czyli teraz. A właśnie, powiedzcie mi, da się teraz zwrócić tą grę? Jak kupiłem ją na Play'u przez Play'a? Dobra, co tutaj mamy? No i Jezus podpisuje. Okej, są zadowoleni, spoko, spoko. No i Jezus w tym momencie, no to jest tylko 2,5 gwiazdki jako pomocnik, ale on się rozwinie. Rozwinie się na bank i w sumie już może grać w pierwszym składzie, jak dla mnie. Tu kolejny, no nie byłby nawet zainteresowany. Tutaj Sobolewski kurs Utaka zdobywa ten. 525 tysięcy, to co jest? My tyle nie mamy, kurwa? Zero? Jakie kurwa zero? Dobra, tutaj trzeba chwilę poczekać, aż ten budżet płacowy się zmieni. Tak więc opóźniamy jak najbardziej. Ej, a co jest z tym lewym obrońcą? On dalej cały czas się waha. No dobra, damy mu jeszcze jakiś czas. Zaczynamy już. Luty zaraz. Czyli większość zespołów, znaczy większość państw już będzie miało po okienku transferowym. Oficjalnie przedstawimy Jezusa. Nie. W żadnym razie. Dobra, lecimy dalej. Wchojowali mój zarząd. Kolejni zawodnicy, ale ja nie wiem, czy potrzebuję już Jarosze, wiesz? Tak więc dzięki, ale chyba już nie potrzebujemy nikogo. Myślę, że sklepaliśmy całkiem spoko drużynę od tych dwóch nowych pomocników. Jeszcze ten lewy obrońca przyjdzie, tak więc no spoko. A odeszło dwóch zawodników, Barbus oraz Nowak. Będzie dalej wasza kariera z Chrzanem? No będzie w Football Managerze 15, na pewno będzie. Wieteskę jak się rozwiną, no to przed chwilą pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz, spoko. Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilkę. Ja tylko idę coś ogarnąć i zaraz wracam. A tutaj się będzie renderować jeszcze pół godziny, kurwa.